I witamy Państwa już w sierpniu. Przeskoczyliśmy jeden miesiąc wakacji. Jesteśmy ponownie w plenerze, bo tak jak zapowiedzieliśmy Państwu przed tygodniem, właśnie do końca sierpnia postanowiliśmy wyjść z kinowej sali, ale na kinową salę Państwa zapraszać. Doktor Sylwia Frach dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. Wakacje filmowe mają swój urok. Kino plenerowe, bo o tym rozmawialiśmy z Panią Joanną Domagałą przed tygodniem też i nasze plenerowe spotkania też, mam nadzieję, będą miały urok, ale na wakacjach o jednej rzeczy nie zapominamy. Nie zapominamy o cyklu Kino Konesera, bo przecież jest Pani współprowadzącą ten cykl, więc myślę, że dzisiaj będzie też ku temu dobra okazja, by mimo wszystko w tym ukropie znaleźć moment na to, żeby schronić się w klimatyzowanej sali kinowej i spokojnie rozkoszować się filmowym seansem, bo parę tych seansów ciekawych w sierpniu będzie. Staramy się zawsze pokazać Państwu dwa obrazy. Czy dzisiaj tej tradycji też stanie się zadość? Opowiedzieć Państwu o dwóch filmach? Zdecydowanie i dla naszych widzów wybrałam dwa bardzo różne filmy. Moja zbrodnia, najnowszy film François Ozona i reality film Tini Sutter. No to dobrze, no to zacznijmy właśnie od zbrodni, bo ta zbrodnia już nastąpi 7, więc niebawem. No myślę, że ulubiony Pani kierunek, jeśli chodzi o ten film, czyli Paryż, zawsze jest, myślę, walorem takiej opowieści, czy filmowej, czy książkowej. I to począwszy od komedii, aż po horror. Tak, zgadza się. Paryż jest bardzo często wykorzystywany jako doskonałe wręcz tło do różnych opowieści. Tutaj niezależnie od gatunku filmowego, no zawdzięcza to z całą pewnością unikalnej atmosferze i piękno, prawda? Bo te cudowne, romantyczne uliczki, zabytki i miejsca, które znamy z historii Francji chociażby, no one wspaniale tutaj wkomponowują się w kadr filmowy. I proszę zwrócić uwagę, już chociażby Bertolucci i jego Ostatnie tango w Paryżu, Amélie, taki ogromny światowy sukces Moulin Rouge Baza Luhrmanna, czy Woody Allen i jego O północy w Paryżu. I to jest taki iście hołd złożony francuskiej bohemie, czy bohemie generalnie lat 20., która tak mocno kwitła w Paryżu. A ta opowieść, o której Pani będzie mówić, może i owszem dość zawiła, ale podana w takim bardzo dobrym sosie komedii kryminalnej. No i fajny moment, bo przenosi nas znowu nie tylko do północy w Paryżu, ale o wiek w Paryżu, do lat 30. poprzedniego wieku, prawda? Tak. Jesteśmy w Paryżu, rok 1935 i tutaj mamy główną bohaterkę Madeleine, młoda, aspirująca aktorka, no ale bez grosza przy duszy i w pewnym momencie zostaje oskarżona o zabójstwo bardzo znanego producenta, który zaproponował jej spotkanie, prawdopodobnie chciał jej zaproponować rolę. No ale do tego nie doszło, ponieważ wcześniej zdecydował, że ją wykorzysta. I wydawałoby się, że nasza bohaterka jest na pozycji straconej, ale tutaj z pomocą przychodzi jej przyjaciółka, prawniczka. I tak doskonale szykują swoją intrygę, że udaje się naszej bohaterce wygrać proces. Po wygranym procesie jej kariera nabiera rozpędu. Ale mamy kino w kinie, bo właśnie mamy ten element, prawda, tak, niejako filmu w filmie. No i teraz jeszcze jedna rzecz na koniec. Przy tym filmie chyba warto powiedzieć, to są twórcy, bo top francuski reżyser, chyba co do tego nie mamy wątpliwości, top francuski aktor, no i jeszcze jest jedna osoba i myślę, że warto też kilka zdań jej poświęcić. Aktorka, która swoje korzenie już chociażby w samym nazwisku możemy się domyślić, że ma polskie i pytanie jest tylko takie, czy ona również będzie niebawem top. Tak, to ja zacznę od top reżysera, François Ozon, wybitny francuski reżyser, znany z takich obrazów jak chociażby Osiem kobiet czy Basen, chociaż chyba moim ulubionym filmem Ozona jest Podwójny kochanek z 2017 roku i Ozon właśnie w swoich filmach skupia najczęściej śmietankę francuskiego kina. I nie inaczej właśnie jest w tym filmie, ponieważ obok Isabelle Huppert,
wybitnej aktorki francuskiej na ekranie pojawią się André Du Chaillet, Lucchini, ale również Danny Boone. No, ta. Tak, francuski komik znany przede wszystkim, wydaje mi się, znany polskim widzom przede wszystkim z obrazu Dalej niż Północ. Północ, tak. I właśnie Polska. No i ten, i polski i ten akcent. Polski akcent, Nina Tereszkiewicz, bo o niej mowa, francuska aktorka polskiego pochodzenia, odkrycie. Wschodząca gwiazda francuskiego kina, która w tym roku zdobyła Cezara za rolę w filmie Forever Young. Więc myślę, że tutaj ta droga na top już się rozpoczęła. No to, drodzy Państwo, teraz jest droga ku temu, by Państwo mieli na przykład możliwość obejrzenia tego filmu, jeśli odpowiedzą Państwo na pytanie konkursowe, które mamy tradycyjnie dla Państwa przygotowane. Nie wiem, czy będzie dotyczyć aktorki o polskich korzeniach, czy nie, ale to już pani doktor Sylwia Frach Państwu powie. W jakim kraju innym niż Francja został nakręcony ten film? No to proszę Państwa, myślę, że chyba problemu z odpowiedzią nie będzie, zwłaszcza jak sobie Państwo pokombinują, z jakim państwem graniczy Francja. No ułatwiłem trochę Pani doktor, ale trudno. Czas na seans. Małpa.czasnaopole.pl. Czekamy na dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi, które uhonorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć Kin Helios. To był pierwszy obraz, o którym Pani mówiła. To może takie krótkie zwiastowanie drugiego obrazu, czyli wspomniała Pani o Reality. Tak, Reality, film Tiny Sater. Jest to opowieść oparta na faktach, do której reżyserka wykorzystała między innymi zapisy przesłuchań FBI. I nasza bohaterka, Reality Winner, jest byłą agentką wywiadu i żołnierką amerykańskich sił powietrznych, która odkryła spisek dotyczący ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, jak wiemy, które zwyciężył Donald Trump. I Amerykanka postanowiła się podzielić swoim odkryciem z mediami, za co niestety została aresztowana i skazana na 5 lat i 3 miesiące więzienia. Proszę Pani, przy tym filmie chyba warto wspomnieć o jednej rzeczy. Naprawdę ma ten obraz bardzo ciekawą warstwę i taką formalną. Wykorzystuje kamery analogowe, ambientową muzykę i taki efekt obcości. No takie chyba ciekawe też zderzenie w samej fabule. To, o czym Pani powiedziała, kiedy jednostka musi mierzyć się z całym aparatem, tak, prawda? Z systemem, no, tak, tak, tak. Także tutaj od strony formalnej reżyserka wykorzystała rzeczywiście bardzo ciekawe zabiegi techniczne. No to jeszcze na koniec może pozwólmy sobie na jedno zdanie, no bo trudno nie odnieść się też do kreacji Sydney Sweeney. Gwiazdy przecież chyba najbardziej nam znane jest z bardzo popularnego serialu. Euforia. Tak. Chociażby Euforia, czy też Biały Lotos. Tak, film Reality miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu filmowym w Berlinie. I spotkał się z bardzo ciepłym i pozytywnym przyjęciem ze strony krytyków, ale krytycy właśnie chwalili przede wszystkim reżyserię Tiny Sater i grę aktorską Sydney Sweeney. Czyli zapowiada nam się bardzo, bardzo ciekawy obraz. Drodzy Państwo, zapraszamy na seansę Kina Konesera, bo w sierpniu właśnie spośród tych czterech, te dwa, które omówiliśmy, no, będą takimi rarytasikami. Każdy ma inną barwę. Są bardzo różne. Bardzo różne. I dlatego Państwa zachęcamy i zapraszamy. Jeśli chodzi o terminy Kina Konesera i projekcje, one się nie zmieniają, bo to zawsze z panem Darkiem Romanowskim podkreślamy, że to jest stałka. To jest stałka, to są poniedziałkowe wieczory. Czyli na poniedziałek zapraszamy Państwa do kina, a my na czwartek zapraszamy Państwa na kolejne nasze filmowe spotkanie. Doktor Sylwia Frach, moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję również.